Cześć moi kochani, porozmawiajmy dzisiaj o książce, która miała swoją premierę na koniec listopada. Jest to książka Castor pana Wojtka Miłoszewskiego. I na samym początku nie mogę powiedzieć, bo nazwisko Miłoszewski kojarzy mi się tylko i wyłącznie z panem Zygmuntem Miłoszewskim od książki Jak zawsze, która bardzo mi się podobała, przypadła mi do gustu i którą uwielbiam. Natomiast Wojtek Miłoszewski to moje pierwsze spotkanie z tym autorem i dziękuję za to, że mogłam tą książkę dostać od wydawnictwa WAB i grupy wydawniczej Poksel. Co ciekawe, dostałam książkę zatytułowaną jako Biały Kruk, czyli książkę bez zakończenia, co było dla mnie totalnie... Byłam w szoku, jak to przeczytałam. Mówię, jak to książka bez zakończenia? A co jak mi się spodoba? To co ja zrobię bez zakończenia? Ale dzięki Bogu pani Dominika, która zajmowała się promocją tej książki, czy wydaniem tej książki, szybko dosłała mi zakończenie w PDF-ie i mogłam przeczytać całą książkę bez jakichś po prostu niepotrzebnych przeżyć i stresów. I od razu mogę wam powiedzieć, że jest to, nie wiem czy pełnokrwisty, ale dla mnie on taki był, pełnokrwisty kryminał. Mamy tutaj głównego bohatera, który jest policjantem. Nazywa się Castor Grudziński. Zastanawiałam się nad tytułem tej książki dosyć długo. Castor, co to może znaczyć? Kim może być nasz główny bohater? Okazało się, że Castor to imię. Nie spodziewałam się. W każdym razie Castor Grudziński jest policjantem. Co prawda nie chleje jak 90% społeczeństwa czy społeczności, jakimi byli policjanci, chce zaprowadzić w mieście porządek i z drugiej strony jest właśnie takim, śmieje się, że jest takim strażnikiem Teksasu. Jest on sam, który chce zaprowadzić po prostu w Krakowie porządek, bo cała akcja książki nie dość, że toczy się w latach właśnie 90., to jeszcze właśnie w Krakowie. Nie, żeby to miało brzmieć jakoś źle, że nie dość, że 90. lata, to jeszcze Kraków. W sensie do Krakowa nic nie mam i po prostu spoko. Tak, więc mamy lata 90., mamy Kraków, mamy Castora Grudzińskiego, który jest policjantem, który stara się za wszelką cenę zaprowadzić w mieście porządek i z drugiej strony pojawiają się trupy. Bardzo dużo trupów i jeden z nich właśnie rozpoczynający całą historię jest trupem mężczyzny z bardzo bogatej dzielnicy. A jeżeli bardzo bogata dzielnica, to bardzo dużo pieniędzy wchodzi w grę. Zresztą przede wszystkim, często w bogatych dzielnicach chodzi przede wszystkim o pieniądze. Historia jest zawiła i odkrywa się przed nami jak takie naprawdę dobrze zrobione puzzle, że robi się to naprawdę ciekawe. Jednak nie jest to książka, która jakby w 100% trafia w mój gust. Jest tu dużo brutalności, wulgarności, różnych takich dziwnych zabiegów, które nie do końca mi pasują. W sensie, czytałam już wiele różnych kryminałów, wiele różnych sensacji. Każdy z nich musi być poniekąd jakoś tam brutalna czy wulgarna, bo inaczej nie byłoby z tego dobrego kryminału. Jednak albo to są lata, które mi nie pasują, albo miasto, które mi nie pasuje, albo... No nie wiem, słuchajcie... Jakoś nie potrafię dogadać się z głównym bohaterem. On po prostu, jakby on wykonuje pewne czynności, a ja za nim biernie podążam. W całej książce jakby nie miałam jakichś takich wybitnie nadzwyczajnych emocji, które by mi towarzyszyły w czytaniu tej książki. Całość jest w ogóle podzielona tak, że mamy rozdziały, mamy podrozdziały i na koniec każdego podrozdziału mamy jakby takie wspomnienia samego Castora z tego, jak był dzieckiem. Bo ogólnie nasz bohater cierpi na bezsenność, jak prześpi pół godziny w ciągu nocy, to jest w ogóle wielki sukces. I tutaj jakby wracamy na koniec każdego rozdziału do jakiegoś jego snu. Do snu, który przybliża go do jego własnej przyszłości. Przyszłości, której nie pamięta, i która w tym wszystkim wydaje mi się bardzo ciekawa i taka inna. W sensie tu z jednej strony mamy dorosłego człowieka, który rozwiązuje historię jakąś tam kryminalną, jakąś zastałą sytuację, a na koniec każdego rozdziału wracamy do tego, gdy był dzieckiem. Dzieckiem, które z jednej strony wielu rzeczy nie rozumiało, a z drugiej strony
widzieliśmy to wszystko z perspektywy dorosłego człowieka, który wiedział, jak niektóre sytuacje nazwać, czym one są, mimo że dziecko tego nie wiedziało. Powiem Wam, że jest tu kilka takich zabiegów, które bardzo mi się podobają. Zakończenie jest mega zaskakujące. Cały ten wątek kryminalny jest w ogóle taki wow, ale całość tego, jak to zostało poprowadzone, jak nasz komisarz został potraktowany na sam koniec rozwiązania sprawy właśnie z tymi ofiarami zabójstw, no było takie jakby, już mi się gdzieś taka, wiecie, lampka zaświeciła, że ja już chyba gdzieś coś podobnego widziałam, albo słyszałam, albo czytałam, ale właśnie nie mogłam sobie przypomnieć gdzie. Ale jednak, wiecie, było dużo zaskoczeń, ale jest to książka, która jakoś nie napadła mnie takim entuzjazmem, że zrobiła mi z mózgu takie wow, albo jakąś niesamowitą papkę, po której nie mogę się pozbierać, albo nie miałam jakichś takich mega uczuć co do głównego bohatera, że rozumiemy się bez słów, że zanim bym skoczyła w ogień albo coś. Nie, jest to jedna z takich historii, których kurczę, niestety nie będę pamiętać długo. I to jest troszkę przykre. Ale słuchajcie, to, że mnie ta książka trochę nie bardzo leży, nie znaczy, że nie była ciekawa. Ja ją bardzo szybko przeczytałam, była wciągająca i mówię, są elementy, które mi się podobały, są elementy, które nie podobały mi się wcale, ale jakby nie znaczy, że Wam się nie spodoba. Cezary Pazura tą książkę gorąco poleca i przyznam się szczerze, że jak czytałam tą książkę, to często naszego głównego bohatera wyobrażam sobie właśnie jako Cezarego Pazurę z długimi blond włosami, bo nasz bohater jest blondynem o długich włosach i właśnie wyobrażałam go sobie właśnie jako Cezarego i dzięki temu trochę łatwiej mi się tą książkę czytało i właśnie jak myślałam o Cezarym Pazurze i o latach 90., to właśnie wyobrażałam sobie dużo właśnie takich filmów z jego udziałem, właśnie Killerów dwóch, czy tam Killer, czy jakieś Chłopaki nie płaczą, inne jakieś takie rzeczy. I łatwiej mi się było po prostu przenieść do tego klimatu, który mógł tam panować i w ogóle, ale jakby nie wiem, czy zrobiłam to dobrze. Nie wiem, czy w dobry sposób zabrałam się za tą książkę, ale no, mówię, jednym się może spodobać, innym nie. Jeżeli lubicie kryminały, to wydaje mi się, że ta książka może trafić w Wasze gusta. Niekoniecznie musi. Mam nadzieję, że trafi, więc chcę ją Wam z całego serca polecić. Jeżeli macie okazję, kupcie, przeczytajcie i dajcie mi znać w komentarzu, jak Wam się podobała. A może już tą książkę czytaliście? Jakie są Wasze przemyślenia, bo o ile z głównym bohaterem się jakby nie dogadałam, było kilka sytuacji, w których bolało mnie serce, gdy bohater przeżywał to, co przeżywał. Było kilka elementów, które mi się bardzo podobały, ale no jakby całość tego, co mi się podobało, nie przerosła tych rzeczy, które mi się niezbyt podobały. A jednak alkoholizm wśród policji i niektóre ich zachowania, odzywki i inne takie rzeczy, no mnie nie przekonywały i jakby mimo tego, że autor naprawdę bardzo dobrze starał się nam tłumaczyć wiele rzeczy, w sensie jak są jakieś typowe odzywki w policji, jakieś skróty, jakieś takie wyrażenia znane tylko policjantom, wszystko było doskonale tłumaczone, więc język tej książki jest w ogóle bardzo mega przystępny i nie powinien sprawić nikomu trudności. Co chyba też sprawiło, że mnie się to łatwiej czytało i szło szybciej. No natomiast, no i właśnie nie poczujemy się też zgubieni, jeżeli dojdziemy do jakiegoś słowa, którego nie rozumiemy, bo pan Wojtek Miłoszewski fantastycznie to wszystko tłumaczy. Jednak no, ja i tak mam jakieś takie odczucia, że to chyba nie do końca była książka dla mnie, ale może Wam się akurat bardzo, bardzo spodoba. Cała fabuła, cała intryga była poprowadzona w naprawdę mega przemyślany i rozsądny sposób. Naprawdę dało się w to wciągnąć, tylko mówię, są jakieś takie pojedyncze elementy, które mi zupełnie nie pasowały, nie grały, nie potrafiłam sobie tego wyobrazić i to sprawiło, że ta książka nie będzie zła.
bo jest to dobra książka, natomiast nie będzie moją ulubioną, nazwijmy to tak, więc koniecznie dajcie mi znać, jeżeli uda Wam się ją przeczytać. I tym akcentem dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że chociaż w jakimś małym stopniu przypadnie Wam do gustu, ale tak jak często powtarzam, jesteśmy różni, więc nie może być tak, że jedna książka będzie się jakby podobała w 100% wszystkim. Gdyby tak było, to byłoby nudno, moim zdaniem. Więc no, takie zróżnicowanie po prostu musi być. Ja nie mówię, że ta książka jest zła, mnie po prostu tak trochę nie bardzo się podobała, ale Wy możecie być zachwyceni. Tak więc polecam, czytajcie. Tym akcentem będę się z Wami żegnać. Dziękuję Wam za to, że oglądaliście. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, bądźcie ze mną na bieżąco. A my widzimy się w kolejnym filmie, tak więc trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia wkrótce.